Balladyna, gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Bytomiu, klasa 2A. Wdowa Alina i Balladyna wracają z pracy w polu. Niosą sierpy, kwiaty, marchew w koszyku. Wdowa do Balladyny. Zakończony dzień pracy. Twoje rączki od słońca całe się rozpłyną, jak lodu kryształki. Już my jutro rano z Alinką na poletku dożniemy ostatka, a ty, moje dzieciątko, siedź sobie za ścianą. Na polu pszenicy robotnice kończyły pracę i wracały do domu. Widziały już nieopodal dom i do niego weszły. Dialog wdowa do Balladyny. Dobre moje córki, z wami to nawet korzystna była. Kto sieje dla Boga, nie traci. Zawsze ja myślę, że wam Bóg zapłaci, bogatym mężu. A kto wie, a może już o was słychać na królewskim dworze. A my tu żniemy, aż to nagle zboru, jakie królewic i niech ci kupta dworu, albo koniuszy, zjeżdża karetą i mówi do mnie, pomściwa kobieto, daj mi za żonę jedną z córek. Panie, weź Balladynę. Panie, weź Balladynę, piękna jak dziewanna. Dobrze się także Alino dostanie. Rycerz za mężem, ale starsza panna powinna prędzej zostać panną młodą. W rzeczułkach wodna goni się za wodą. Mój królewicu, żeń się z Balladyną. Gdzie ty mój grzebień podziałaś, Alino? Co ty tam słuchasz, jak się matce nie marzy? Wiesz, Balladyno, że to jej do twarzy, kiedy śni głośno, kiedy się uśmiecha. Dobrze ty mówisz, tata jaka licha, a mnie się marzy Bóg, wie nieco. Ale Bóg się także wie ku niskiej chwale, musi też marzyć. A gdyby też Bogu chciało się matce dać złotego zajęcia? Koniec!